Hello guys, witam Cię w ludzko, Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, pierwsza sprawa. Ja zawsze pokazuję twarz, gdy chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Tak, chcę powiedzieć ważną rzecz, a mianowicie chcę Wam podziękować za 6000 subscribers. Thank you so much, I'm really appreciated that. Thank you so much. Jaki jest temat na dzisiaj? Chcę, żebyśmy sobie, prawda, troszeczkę zagrali takich klimatów bardziej rockowych. Ostatnio graliśmy dużo bluesa, prawda? Oczywiście, słuchajcie, ja jestem bardzo rockowym gitarzystą, jedynie ze względu na potrzebowanie YouTube. Tak myślę, że jest większe zainteresowanie bluesem takim prostym niż granie pop rock. Więc ostatnio oddaliłem się od swojego ulubionego gatunku. Ale chcę wrócić przez chwilę, przynajmniej w tym wideo. Chcę pokazać, powiedzieć wam, podpowiedzieć raczej, bo każdy sobie sam radzi jakoś, jak grać proste rockowe takie zagryweczki, prawda, które troszeczkę są pod nasze polskie TSA, lub jak ktoś czuje AC/DC, to też nie będzie dalekie od tego. Tak myślę, moim zdaniem. Znika mi mikrofon, cholera, wiecie. Więc słuchajcie, jakby tu zacząć. Siódmy próg, struna trzecia, czwarta. Przede wszystkim i piąta. To jest to. Jest sympatyczniej na siódmym, bo tu się nam A kompresuje, prawda? I następnie możemy dostawić czwarty palec czy trzeci. Ja czwartym gram. Dwa progi dalej na strunie trzeciej. Czyli mamy taki układ. Prawda, już mam. Prawda, jak sobie grób dodamy. Więc tutaj przypominam, to ja tutaj grałem na wstępie, prawda? Chyba tak grałem. Z tego, z czwartego do siódmego, tu możemy tak samo z siódmego do piątego, tu możemy z piątego do trzeciego, te dwa. Zawsze jak wylądujemy tu na A5, to nam wszystko wróci do normy. Prawda? Mamy to. Próg zdjąć. Pierwsza sprawa. Oczywiście sprawa rytmiczna, jaki grób. Aha, żebym nie zapomniał. Więc to tak na równo. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy tu na siódmym, możemy tu czwarty palec posunąć aż do dziesiątego po strunie trzeciej. Tu pierwszy jest na czwartej, na siódmym i uderzamy A w basie. Mamy wtedy... I z tymi dwoma przekładam, bas i te dwa dźwięki. One bardzo krzyczą, prawda? Prawda? Czy nawet tak możemy sobie zagrać. Więc pamiętajmy, że tu możemy tak też grać. Popróbujcie sobie, gdzie wam robi, gdzie wam harmonię, prawda? Więc tak możemy też odgrać. Następna sprawa, słuchajcie. Coś takiego możemy grać. Co tu się dzieje? Więc tu jest te nasze, o które graliśmy. Tu jest też te nasze, które graliśmy. Czyli... A potem co gramy? Takie lusterko robimy z tego odbicia, więc jak zrobimy lusterko i siódmy próg będzie 8 symetrii, no to wyjdzie nam taki układ. Czyli tu na piątym progu struna trzecia i tu dalej zostanie nam ten sam dźwięk, który był wcześniej. Czyli próg siódmy na strunie, na czwartej strunie. Więc żeby to potem ładnie opalcować, ja gram w ten sposób. Prawda? Tu mam te nasze, tu mam dwa razem, które przedtem były tak, czyli... Potem tu idę do piątego. Prawda? Hell's Bells nam z tego wychodzi. On gra tu, w tym miejscu, tych dźwięków używa. Bardzo lubię tego gitarzystę. On jest
Nie chcę opowiadać, bo to nie na temat, więc tak możemy sobie. Jak to chce Hell Bells, no to tu to się gra. Jest duże video, ja tłumaczę dokładnie. Ale to tak przy okazji tego grania. I słuchajcie jeszcze oczywiście. Zawsze te siódmy, piąty możemy. Jeszcze tak. Chciałbym powiedzieć jeszcze tu o takim graniu, wiecie, też trochę pod AC/DC. To zawsze, gdy zagramy takie A, takie D i takie C, będzie nam AC/DC. I E też. G, D, A. Więc to są te klimaty tutaj. TSA, prawda? Więc on tu gra też te dźwięki, o których mówię. To, co opowiedzieliśmy sobie. Słuchajcie, to naprawdę jest podstawa tego grania. Ja tu nie chcę cytować, prawda, z jakichś utworów poważniejszych. Nie jestem przygotowany pod tym kątem zresztą. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to. No i najprostsze to tu spacerowanie sobie. D, C dobieram i idę do A. Słuchajcie, tu są tysiące możliwości, więc używając tych miejsc możecie sobie grać doskonale rock AC/DC, prawda? W większości. Bo jak dodamy te jeszcze. Cóż tu jeszcze? To chyba tyle na razie, wiecie. Potem zobaczymy sobie, jak mi się przypomną jakieś kolejne te rockowe takie, no to sobie porozmawiamy. Dziękuję ślicznie za wasz czas i jeszcze raz dziękuję wszystkim subscribers. Dziękuję. Take care, guys. Bye bye. I hope see you soon.